Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Oskar, no i zapraszam was do playlisty Gry Sensacyjne oraz zapraszam was na 31 odcinek z GTA San Andreas na trybie single player. A więc wczytam sobie grę od razu, Wodny Szturm. W poprzednim odcinku zrobiliśmy misję Wodny Szturm, że musieliśmy podłożyć pluskwę na statek. A dwa odcinki temu zabiliśmy Mike'a Toreno. Ale czy zabiliśmy? No to nie powiem, bo to by był spoiler wtedy, jakbym wam powiedział. Dzwoni telefon. Aha, tu mamy misję tego kuriera. Nie. Nie będziemy robić teraz misji tej kurierskiej. A więc tak, zerknijmy sobie na mapkę. Co możemy tu zrobić? Przepraszam jeszcze za mój głos, ale jest trochę inny może być, ponieważ wczoraj o późnej w nocy poszedłem spać i naprawdę bardzo byłem rano zmęczony, ledwo co do szkoły zdążyłem. A więc no, zmęczony jestem cały czas. I widzę, że tutaj mamy misję Woozy'ego i to jest nasza jedyna misja w tej chwili główna. A więc wsiadamy na tą BF-kę, na BF-400. No i pojedziemy sobie do Woozy'ego. Ogólnie oglądałem sobie wczoraj od 21 do chyba 23, tam 20 chyba, taki film horror, Egzorcyzmy Emily Rose. Taki horror, muszę powiedzieć, że fajny, ale nie był straszny ten horror. Trochę się zawiodłem, ale fajny był nawet, dosyć. Egzorcyzm Emily Rose. Polecam, ale no, jak chcecie się bardzo wystraszyć, no to to nie jest taki film, jak niektóre są horrory. Ja tu sobie zakupiłem taką dwururkę. Obrzyna sobie zakupiłem. W Ammunition. A więc dobra, wchodzimy i robimy misję. No, szykuje się gruba sprawa, coś czuję. Okej, wsiadamy do helki. Muszę powiedzieć, że pamiętam tą misję. Pamiętam tą misję, no, ona będzie niezła. No okej. I mamy tutaj działko, jak widzimy, mamy tutaj minigana. Tak, mamy tutaj minigana. Możemy sobie postrzelać, mamy minigana. No i jak widzą, o właśnie, zmierzamy na ten statek. Lecimy na ten statek. O, to są wrogowie, dobra. No to niszczymy miniganem, dla mnie żaden problem tutaj zniszczyć ich miniganem. Mamy tu nieskończoną amunicję, więc no mogę strzelać cały czas sobie. Dobra, niszczymy. O cholera! Kurde, strzelają! O cholera, trafili nas. No to było skryptowane, ale się trochę tego nie spodziewałem. No dobra, podpłyn do frachtowca, no to płyniemy pod wodą, aby nas nie zauważyli. Trochę życia straciliśmy, proszę. Dobra, nurek i lecimy nurkiem. Mamy tutaj tylko, widzę, nóż. No, nikt nie uszedł życiem, poza CJ-em.
Dobra. Którym tu się zabijało? Tym, ok. Bierzemy strzelbę. Nie mamy strzelby, tylko 7 naboi, niestety. Tutaj jest gościu. Okej. Dobra. Tu. O, cholera. Kurde, gościu się zorientował. Dobra, no to zaczynamy zabawę. Gościu spadł. Dobra. No to lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Tu jest gość. Pyk. Zatwiony. Umiejętność używania strzelby zwiększona. No dobra. No to bierzemy sobie tutaj tą PM-kę. Tylko 30 naboi. Tak mało tylko mają tego. Amunicji. Dobra. Schodzimy na dół. Muszę powiedzieć, że kojarzę, pamiętam tą misję. Gdzie my tutaj mamy wejść? My chyba... O, cholera. Dobra, rozwalone. 48 naboi. Dobra. O, kurde, kurde, kurde. Dobra. Rozwalone, gościu. No, okej, okay, dobrze, że sobie tą kamizelkę zakupiłem. Gdzie? Gdzie? Kto? Skąd? Tu! Son of a bitch! Gin! Odleciał. Fajnie. Kurde. Mało dosyć żyćka. Nie wiem, czy mogę sobie poradzić za pierwszym razem. No, ale się postaram. Dobra. Są kotki. No. Okej, okay, załatwienie. Muszę powiedzieć, że na tym poziomie wrogowie to easy dla mnie. Dobra, później się wrócimy po to serduszko. Dobra, później się, potem się wrócimy jeszcze po to serduszko. Tylko więcej HP chcę stracić. Dobra, o kurde, na przykład jak tu. No, dobra. Jeszcze tego tutaj załatwię. Ok, i teraz jak mamy już mało tego życia, to się cofniemy. O właśnie, tutaj po to serduszko. No i mamy teraz już więcej życia. Już kamizelki nie mamy. Jest tam kto? Dobra, nie ma nikogo. No, wchodzimy. Dobra, tutaj. Okej, okay, pyk. Pytaliście mnie pod odcinkiem z mafii, czy będą nagrywał Max Payne 2. Raczej Max Payne'a dwójki nie będą nagrywał. Już jak nie będę nagrywał trójki, no to już... No jak nagram, to już nie, dwójki już nie będą nagrywał, nie mam... Nie będę się już cofał. No. Mamy tu gościa. Pyk. Załatwiony. Okej. Okay. Co my tu mamy? Idą klony. Ja? Jestem CJ. To wy jeszcze nie wiecie? Psy! Uciekają, jakie tchórze. Dobra. O, żeś ty w dupę. To się solą i pieprzem wita. Panie, co tak nerwowo? No. O kurde, o kurde! Nie, 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 nie! Cholera, 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 cholera. Kurde, zmieniło mi, gdy nie miałam amunicji na nóż. Ja pierdzielę. Dobra, goście. Pyskować to możecie sobie swojej matce.
O kurde, skąd? Stąd, no skąd indziej? No, gin, kurde. No, chodźcie. Dobra, poczekamy sobie. Niech oni sami sobie do mnie przyjdą. Okej, okay, szkoda, tu powinien być taki system chowania, że można się tak schować za osłoną. Dobra, którym to się tak wolno chodziło? Tym altem. O, cholera, granat! No, dobra, jest. Odstrzel kłódkę, drzwi, kontenera za uchodźcami. Okej. Okay. Tu. Pyk. Okej. O, gościu ma maczetę, katanę taką. Ja mam taką katanę w domu, taką ostrą. Dobra. Czyli mówią, że będą tu jeszcze strażnicy. Okej. Nie okej, bo będą tu jeszcze strażnicy. Bardzo nie okej. Dobra. Chyba dobrze idę. Czy nie? Dobrze czy źle idę? Opa, opa CJ. Patrzcie CJ, jaki parkurowiec. No a CJ to się wszędzie wespnie. Dobra, można tutaj wejść? Nie można. Szkoda. Dobra, tutaj. Opa, tutaj. I tu gdzieś będzie ten gostek. Okej. Opa, opa. Dobra, jesteśmy na pokładzie. No to do góry rozpniemy się. Hoppa. No. I tutaj jest kolega. Ty, to jest szałocik. On mnie nie zauważył. Okej. Opa, parkour jaki ładny. O kurde. Dobra. Zniszczeni. Ty, katana to by już mi głowy nie odciął. Ty, dziadzia, kurde, nic nie umie. Dobra, wróć i spotkaj się z uchodźcami. Kurde! Katana to naprawdę jest świetna broń, naprawdę. Mam taką. Katana jest fajna bardzo. Także można ludziom głowy odcinać. Dobra, powyżywamy się nad tym gościem starym gnojem. Co on sobie myśli, że stary będzie młodemu podskakiwał? Nie ma nic do roboty. Dobra, idziemy. Tak myślę, z kataną latać, dobra. Latamy sobie z kataną. Dobra. Już jest czysto, to tutaj już chyba nikogo zbytnio nie powinno być. Ale wracamy, wracamy. Katana naprawdę, to jest fajna broń, ludzie, uwierzcie mi. Fajna broń jest katana. Mamy uchodźców. Witam. Proszę bardzo. No okej, okay, misja wykonana. 15 tysięcy. No i ładnie, no. Mamy 62 tysiące. No, może może dużo hajsu to nie jest, no ale lepsze to niż nic. A więc okej, okay. My sobie pójdziemy może do królów i zapisać grę. Dobra, opa. Dobra. Tutaj chcę gdzieś wyjść.
Dobra, będzie mi to dane tutaj. Tak. Naprawdę, zobacz. Patrzcie, Katana, to jaka broń. Patrzcie. Gliny nie jadą, to patrzcie. Patrzcie. O cholera, dobra, uciekamy. Nie. Nie będziemy zadzierać z panem policjantem. Tą jedną gwiazdkę, to wiecie, co możecie mi zrobić z jedną gwiazdką. Dobra, bierzemy tego pick-upa. Nie, proszę. Ach, dobra. Prawie już złapali nas. A więc co my tu możemy jeszcze zrobić? Może machniemy sobie jeszcze jedną misję. Tak. Buziego już tu nie mamy, ale mamy tutaj triadę. I tylko triadę. Ale nie. Najpierw pojedziemy sobie... Dobra, pojedziemy sobie zapisać grę. Zapisać grę sobie pojedziemy, bo to jest najważniejsze. Potem pojedziemy do Ammunition, a potem pojedziemy zrobić jeszcze misję z triadą. Albo może już tej triady nie będziemy robić. 16 niby jest minuta już. Nie, dobra, już nie będziemy robić misji z triadą, no bo to już jest... Dobra, zgubiliśmy policję. Nie będziemy robić misji z triadą, bo to już będzie około 23 minuta, jak zakończymy spotkanie. A więc no, nie wiadomo ile może trwać ta misja. A więc myślę, że nagram jeszcze dzisiaj drugi odcinek z GTA San Andreas. O, tutaj jest zajezdnia, ta cable car jak w San Francisco. No też San Francisco, San Piero. Też takie pogodne. Ale żeby urozmaicić tą serię, nie jeździć wow. Żeby nie robić tylko samych misji, no to pokażę wam jeszcze takie rzeczy, jak sobie jedziemy zapisać grę, jak pojedziemy do sklepu Ammunition, tak sobie bardziej urozmaicić grę, a nie tylko misje główne robić. Dobra, o kurde, CJ. Dobra. Nawet fajna ta ciężarówka, ten pick-up, fajny jest nawet. Dobra, zatrzymamy sobie go w garażu, fajny jest ten pick-up. Dobra, patrzcie, ta moja katana, kurde, na nic innego tą katanę nie wymienię na nic innego. No kurde, akurat policja musi jechać, ja pierdzielę. Zostawić mnie, panie policjancie, proszę mnie zostawić. My się tu gdzieś schowamy może. Tu gdzieś, o właśnie, tam jest siekiera. Tam mamy, nie siekierę, tylko to. No! Zapomniałem. Nie gadaj. Yeah, zgubiliśmy. Dobra, już się bałem, że mnie widzą. A więc tam była ta, no, maszynowa, zapomniałem jak się nazywa na nią. Piła, o, piła tam była. Ale jak mamy katanę, to nie będziemy jej wymieniać za nic innego. I pojedziemy sobie do Ammunition nabyć broni. Przy okazji pojedziemy sobie tam, nie wiem, coś. No fajnie, naprawdę fajnie. Pojedziemy sobie broń kupić, kamizelkę. Dobra, zapis jeszcze jeden, aby życie się zregenerowało. Muskulatura mi spadła. Dobra, nie będę kradł przy policji. Bierzemy swoje auto. Które by to wziąć? Dobra, bierzemy tą ciężarówkę. Tego pick-upa. Bobcat. Bierzemy sobie go. No i jedziemy do Ammunition. Ogólnie do fryzjera byśmy mogli podjechać później. Żeby już sobie ciągle nie chodzić z tą samą fryzurą. Byśmy mogli sobie zmienić styl postaci. Okej, okay, bardzo lubię w tej grze motory. Tu mamy nieruchomość Zero RC, zabieramy hajs. Dobra, tu mamy motor, to jest PCJ-ka. Aha, to jest BF-ka. Taka podobna trochę do PCJ-ki. Jak mamy motor, to tylko motorem. Ja w GTA 4 i tutaj naprawdę bardzo lubiłem motory.
Getaway City właśnie tak, no... Tam chyba motorów w ogóle w Getaway City nie było. Czy były? No już nie pamiętam, czy były, czy nie było motorów w Getaway City, naprawdę. Ale bardzo lubiłem tam Cheetaha, czy jakieś tam Buffalo, nie wiem, Buffalo było, czy nie było? Nie! Ludzie, ledwo co? Ledwo co, no serio? Co my tutaj mamy? Klub. A, tu mamy klub. I tu rozumiem, możemy tańczyć. Już się bałem, że to jest jakiś taki inny klub, taki, no wiecie. Kupimy sobie tutaj w automacie jakiegoś Snickersa, Liona. A tu mamy... Czy to jest to, co ja mam na myśli? Nie. Exit. Możemy wypić sobie drinksa? Możemy? Nie możemy drinka wypić. Ale czy to jest to, co ja mam na myśli? Nie. No, wyjdź, kurde. Wyjdź. No, wyjdź. Którym tu się wychodzi? No i wyjdź. Wyjdź, o właśnie. Ja myślałem, że to będą zakłady takie konne, bo bym chciał wam pokazać zakłady konne. Ale widzę, że nie ma. Nie jest na razie na... Nie! To auto musi być moje. Czy będziemy ścigać policję, czy nie? To auto musi być moje. Co to jest? Jakiś komet, czy co to jest? To jest Banshee. To jest, ludzie, to jest jedna z najlepszych gier w tej grze, auto w tej grze. No serio, to auto musi być moje. Banshee. Wchodzimy do Amunation. No strzelnicy wam nie będę pokazywał. Pistolet. Może od najważniejszych takich rzeczy. O Jezu, zapomniałem, dobra, to jest pod shiftem teraz. Od najważniejszych rzeczy, czyli od PM-ków. Od najważniejszej broni. Zaczynamy. Dobra, tyle wystarczy. Amunicji, 300 tyle. Szturmowe AK-47, standardową. Dobra, 210 wystarczy też. Możemy kupić sobie jeszcze karabin taki. Ten taki tutaj, ten bardziej wyborowy. Pyk, tyle starczy. 60. Kupmy sobie strzelbę. Tego tutaj, obrzynka. Okej, tyle starczy. I kupmy sobie pistolet, ale pistolet z tłumikiem. O właśnie. Amunicja dokupiona. O właśnie, tyle już starczy. Okej, tyle starczy, jesteśmy już uzbrojeni i niebezpieczni. Więc wychodzimy i kończymy sobie już na dzisiaj odcinek. No więc standardowo to wszystko na ten odcinek. Ja sobie pojadę zapisać grę. Zapiszę sobie grę i zakończymy spotkanie. Może dzisiaj jeszcze pojawi się jeszcze jeden odcinek z GTA San Andreas, no zobaczymy. Ale na razie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zasubskrybować mój kanał. Możecie tak samo jeszcze włączyć powiadomienia, wejść na mojego fanpage'a oraz e-maila. Wszystkie linki, wszystkie nazwy będą w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że spodobał wam się odcinek, a więc to wszystko i do zobaczenia, na razie, hej!